Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Lourdes. Witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Ratchet & Clank. Jesteśmy na planecie Aridia. Jest to posterunek X-11. Mamy tutaj trzy zadania do wykonania. Podążajmy po kolei. Zobaczmy, czy tutaj mamy jakieś możliwości. Póki co nie ma żadnych nowych broni. Okej, ja sobie tutaj pozwolę rozwalić jeszcze te skrzynki. I podążajmy po kolei. Chłopaki, jak to dobrze, że się pojawiliście. Siedzę tu przez całą noc. Nie wierzę, to Skid Mac Marks. Oglądałem wszystkie twoje wyścigi. Rok temu wykręciłeś potrójny nowy obrót przy dwóch machach. A więc bardzo mi miło spotkać mojego fana. Jestem Clank, a to Ratchet. Twój wuj dostał wiadomość i prosił nas o pomoc. O, zastanawiałem się, czy dotarła. Mój agent i ja całą noc uciekamy przed blargami. Rozdzieliliśmy się w zamieszaniu, a ja niefortunnie upadłem, jak wiałem ze swojego sklepu. Hej, załatwicie te piaskorekiny, żebym mógł się dostać do statku? Jeżeli tak, to dam wam deskolotkę. Wow, Mac Marksa 4000? Bierzemy się do roboty. O, uwaga na piaskorekiny, świetna wiadomość, możemy dostać deskolotkę. Będzie to już tak jakby nasz drugi gadżet, który otrzymaliśmy. Pierwszy to było ulepszenie Clanka i możliwość tak jakby wyższego lotu, tak? Teraz może weźmy sobie granat fuzyjny. O, mamy kolejny awans, poziom trzeci, plus 20%. Świetnie. Pan Zurkon przybył mordować. Myślę, że nie chcemy tutaj wpaść, więc to sobie przeskoczę. Pełna wycieczka! Dobra. Pan Zurkon zagra koncertanie. Ulala, trochę ich tu jest. Żartowałem, pan Zurkon żyje, by zabijać. Zdaje się, że kilka piaskorekinów jest na płaskowyżu. Zajmiesz się nimi? Okej. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Może dajmy się najpierw tutaj, potem tam przeskoczymy. Żebyśmy niczego nie pominęli. I powiedz kolego, że pan Zurkon zbiera tu krwawy śnieg. Piaskorekiny. A, czyli rozumiem, że pan Zurkon po pewnym czasie po prostu będzie nam się... Pan Zurkon gra... na śmierci na nosie. Świetnie. Jest to bardzo, bardzo pomocna broń, jeżeli chodzi o pana Zurkona. Zadaje dodatkowe obrażenia w momencie, kiedy ja na przykład zajmuję się czymś innym. Chodźmy tutaj najpierw w lewo. Okej. Co to? Czy jakieś dodatkowe przejście? O, moi drodzy, kolejna złota śrubka. Całkiem dobrze nam idzie, widzę. Pan Zurkon się nudzi. Ha, spokojnie, panie Zurkonie. Pan Zurkon przyszedł zabijać. Piaskorekiny na płaskowyżu! Śmiało. Pan Zurkon żyje na naszych chwil. Pan Zurkon nie potrzebuje śrubek. Płaci bólem. Ha. Dosyć komiczne są te komentarze pana Zurkona. Dobra, z tego co widzę to tak. Tutaj jeszcze za nami została jakaś... A, tutaj jest cała góra. Czy możemy tam wejść? Tak, możemy, świetnie. A, trzeba wskoczyć. Pan Zurkon się nudzi.
Cię będzie pan Zurbon was zjeść. Nie, dobra. Dobrze wam idzie, mordeczki, jeszcze tylko... Dobra, weźmy sobie szybko pana Zurbona. I weźmy sobie, może protonowy dudnik? Wypróbujmy, jak to wygląda. Weźmy sobie jeszcze powagera. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie, ale akurat nie zamknęłam okna, jest dosyć ciepło. Słyszę dosyć konkretnie patologię za moim oknem. Są dosyć komiczni. Teraz zastanawiam się tak, czy iść tutaj do tyłu? Zróbmy tak. Tam widzę kolejnego piaskorekina! Okej. Róbmy wszystko po kolei, żebyśmy potem nie musieli się cofać. Stąd mi chyba nawet nie dosięgną. Czy pan nie Zurkonie? Ja pana nawet nie widzę. Może tym płomieniem? O! Oj! Dosyć konkretna ilość. Dobra robota, chłopaki! Też się cieszę. Chciałem jeszcze zebrać śrubki. No nie, cofnęło nas. Dzięki za pomoc! Oto twoja deskolotka! Świetnie. Wow, jest z autografem! Dla Ratcheta i Clanka najbardziej spoko kolesiów, jakich poznałem na wrogiej planecie. Ekstra! Czy dostaniesz się do domu o własnych siłach? Dam sobie radę, ale nie wydaje mi się, że wystartuję w tych zawodach deskolotkowych. Trochę padaka, bracie. Ej, chłopaki, nie widzieliście czasem mojego agenta? Mam wyrzuty, że go tu zostawiłem. Nie poradzi sobie w głuszy. Okej. Okay. Co to takie światełko? Mam nadzieję, że ta kontuzja nie przekreśli mojej kariery. Okej. Pan Zurkon. Zobaczmy, jak to wygląda. Czyli tak. Dwie pierwsze misje nam się udało wykonać. Następna, znajdź agenta Skida i znajdź gadżet w sportowej mecie Skida McMarksa. No dobrze, musimy się widzę tutaj udać. A czy tutaj mamy jakiś transport? Tak to przynajmniej wyglądało. O, świetnie. Poszukać agenta Skida. Tak też zrobimy. Może potrzebować pomocy. Myślę, że najpierw uzupełnimy sobie zdrowie i amunicję. O, mamy też 3 nowe rarytanium. O, pan Zurkon. Nic na razie nie możemy. Granat fuzyjny. Jest jedna z moich ulubionych broni tutaj. Więc nie będę sobie żałować. Tu jeszcze mamy skrzynki. Okej, okay, czyli teraz z tego co widzę będziemy tutaj podążać. Weźmy sobie... O, mamy już teraz 12 naboi. Odpalmy sobie pana Zurkona. I użyjmy granatu. Przyszłe klienci. O kurczę. Mimo iż ekipa sportowej mety Skida McMarksa docenia twój entuzjazm, wkraczasz na zamknięty obszar. Tych stworków jeszcze nie było. Opuszczenie terenu budowy. I co, pan Zurkon już bardzo krótko z nami jest. Szkoda. Okej, dobra. Tutaj wszystko zebraliśmy. To wygląda jakby nie chciało, żebyśmy tam wchodzili. Więc trzymajmy się może stałego gruntu.
Okej. Dobra, wszyscy. Pan Zurgon słyszy, że przysłali posiłki. Okej. O nie, wystrzelałem się. Ten był. Patrzmy sobie pożogar. Jestem pod wrażeniem. Okej. Przyszły kliencie. Doceniamy twoje zainteresowanie ofertą sportowej mety Skida McMarksa. Ale jeśli nie opuścisz tego miejsca, będziemy zmuszeni przysłać roboty. Miłego dnia. Czujniki wskazują. A, czyli widzę, że możemy iść albo tutaj, albo tutaj. Nawet trzy różne przejścia. Okej. Okay. Fajnie by było jednak... To chyba jakiś gadżet z zakładów Dreka. Dobrze, rozejrzyjmy się. Chyba najpierw pójdę tutaj. Fajnie by było załatwić tę część, a w następnej kolejności tę drugą. Ona jest dłuższa, więc chodźmy najpierw tutaj. Ha, widzę, że znaleźliście mój sklep. Nie wygląda zbyt imponująco, ale to się zmieni. Okej. Tutaj coś jest na dole? To po prostu kwestia, że możemy tędy wejść w momencie, jak spadniemy. Mimo wszystko myślę, że warto obejść. Nie, tym razem nic tutaj nie znaleźliśmy. A jednak. Zobaczcie. Tak jest. Okej, lecimy dalej. Pan Zurgon nie... Dobra. Potrzebuje śrubek. Płaci bólem. Cieszę się. Okej. Odsuńmy się. Dobra. Tutaj. O kurczę. Tak. Właśnie nie byłam pewna, co tutaj poczułam, że coś ucieka mi grunt pod nogami. Okej, okay, dobra, czyli tutaj już trzeba troszeczkę przyspieszyć. Okej. Karnij się na dział serwerski i powiedz tajne hasło Dechowo ziom, a dostaniesz 5% rabat. Dechowo ziom. Okej, okay, dobra. Hej, tu Skid! Każdy może się obkupić w lansiarski sprzęt, ale żeby być naprawdę cool, trzeba mieć cool! Zapoznaj się z naszym harmonogramem i zapisz się na warsztaty pod tytułem Droga do bycia cool, gdzie poznasz tajniki bycia luzakiem, jak ja! Dobra. Chyba niczego nie ominęliśmy. Ach, jednak nie mam aż tak dużego zasięgu. Skrzynie! Marnujesz czas pana Zurgona na skrzynie? No niestety, panie Zurgonie, jeżeli chcemy mieć ulepszenie naszych broni, to... No tutaj chyba jednak lepiej byłoby nie spaść. Teraz tutaj. Świetnie. Ratchet i Clank znaleźli przenośny hydrodyslokator. To genialne urządzenie projektu doktora Nefariusa. Mogło przemieszczać wodę z jednego miejsca w drugie. Czyli widzę, że udało nam się odnaleźć ten gadżet. Świetna informacja.
Zatem podłączmy. Okej, dobra. Myślę, że chyba musimy tutaj zejść na dół. Czy tutaj coś jest pod wodą? Chyba jest jakieś śmigło, więc może lepiej się tam nie zanurzajmy. Okej, chodźmy. Wystarczyło wcisnąć przycisk, by napełnić wodą cały basen. Hydrodyslokator, pierwotnie projektowany jako przepychacz do toalet, okazał się dla Ratcheta niezwykle przydatnym. A, czyli tu po prostu musimy przepłynąć. Czy jest tutaj coś do wyłowienia? Nie. No dobra. To spadamy. Czy to już wszystko? Tutaj widzę jeszcze jedną lokację. Znajdź agenta Skida. To on będzie po tej stronie. Ale tutaj jakby... po lewej. Nie wiem, czy to po prostu lokacja jest po prawej. Powinniśmy poszukać agenta Skida. A, dobra. Może potrzebować pomocy. Tak po parę razy sprawdzam, nie? Po prostu chcę mieć pewność, że niczego nie ominę. Okej. Udało się. Intruzi w sektorze czwartym. Wysyłam roboty konstrukto. Już tam od razu intruzi. Okej. Dobra. Czy jednak mimo wszystko się tam cofnę? Chcę zobaczyć, co to jest za lokacja. Dokładnie. A, to jest lokacja tutaj na dole. Po prostu chyba w momencie, jakbyśmy spadli, to ona się odblokowywuje. Dobra. Jeszcze się rozejrzę, czy przypadkiem nie ma tutaj jakichś fajnych skarbów. Tam nie da się przejść. Dobra. Chodźmy dalej. Szliśmy tu, tak. Jesteś chorobą. Ładnie to tak, znienacka nas. Okej, odpamy pana Zurkona. A może udałoby mi się tutaj pożogerem. Granat fuzyjny jest silniejszy mimo wszystko. Okej, dobra, chodźmy tędy. Weźmy sobie granat. Zostały nam tylko trzy. Może faktycznie weźmy sobie pożogera. Pan Zurkon uważał, że ich przybywa. Jak wiecie, mam naturalny talent do jazdy na deskolokce. Okay. A wiecie, co jeszcze jest we mnie naturalne? Dowiecie się, odwiedzając dział z suplementami ziołowymi. Później mi podziękujecie. Okej. Dobra. Hej, tu Skid MacMarks. Jak wiecie, mam naturalny talent do jazdy na deskolokce. A wiecie, co jeszcze jest we mnie naturalne? Dowiecie się, odwiedzając dział z suplementami ziołowymi. Później mi podziękujecie. Ktoś tam nie strzela? Bardzo nieładnie. A, tutaj mamy naszych małych przyjaciół. No idzie pan z panem Zurkonie. Okej, tutaj mamy... Tam się da dolecieć, czy... Hmm.
Wyłączmy sobie procesor. Tylko holokarta. Dobrze, otwórzmy go od razu. Okej, mamy kolejne trzy karty. Świetnie. Zbierzmy jeszcze tylko te śrubki. Okej. I chodźmy dalej. Pan Zurkon się nudzi. O, tutaj jeszcze skrzynka. Mój klient posiada informacje, których potrzebuje prezes Drek. Po co sobie utrudniać? Oj. Wydaj go nam, a nikomu nie stanie. Za daleko. Powtarzam, nie wiem gdzie jest. To celebryta. Robi co chce i nikogo nie pyta o zdanie. Mam nadzieję, że jakoś wyjaśnimy sprawę. O tak, wyjaśnimy. Będziesz karbon dla piasko rekinu. Okej, mamy to. Pomocy! Te prymidzyny chcą mnie zabić! W porządku, już. Lecę z pomocą. Nie. Zastrzelajcie. Nie strzelajcie. Jest więcej! Zajmij się nimi, a uczynię cię słabym. Daruję ci życie. Imponujące! Nie zastanawialiście się nad... O, świetnie. Awans pana Zurkona. Jest to akurat coś, co nam bardzo się przyda. To jeszcze mamy. Mi się wydaje, tak, oczywiście znowu żeśmy się wystrzelali. A mam jeszcze pożoger. Dobra robota, młody. Chyba wszystko załatwione. Okej. Okay. Ej, to wy uratowaliście mojego klienta? A? Nie mówcie, nie mówcie. Ratchet i Clank. Ratchet i Clank. Tak, tak, coś pięknego. Ratchet i Prank, ta nazwa gada. Czuję potencjał marketingowy. Ludzie to na pewno kupią. Słuchajcie, mój klient i ja rozdzieliliśmy się w czasie powrotu na statek. Poszukałbym go, ale tu się roi od piasku rekinów. Pomożecie mi? Proszę się nie obawiać, ser. Piasko rekiny załatwione. Pięknie, pięknie. Macie do tego serce. Ludzie to kupią. Polecamy się na przyszłość. Naprawdę doceniamy waszą pomoc. Dokąd się teraz wybierasz? Chyba do szpitala. Niech mi obejrzą tę nogę. Szpital? Skid, litości. Miewałeś gorsze kontuzje. I co teraz powiemy twoim sponsorom? Podejrzewam, że mnie nie lubisz i wcale się o mnie nie troszczysz. Okej. A ty, Ratchet? Ratchet. Właśnie. Chcesz zostać gwiazdą deskolotki? Ten infobot o wszystkim ci opowie. Powiedz tylko, że przysłał cię Don Wonderstar. Nadeszła ta chwila. Ruszają coroczne zawody deskolotkowe o puchar Blackwater na planecie Rilgar. Czy jesteś wziętym deskolotkarzem, który chce się pokazać? Grzej natychmiast do Blackwater i poczuj adrenalinę, prując jak rakieta na plastiku przyklejonym do silnika. Na co możecie liczyć? Posłuchajcie mistrzów poprzednich edycji. Nigdy nie opuszczam zawodów deskolotkowych w Blackwater. Z wyjątkiem przyszłorocznych. Nie dam rady się zjawić. Nie czuję swoich palców. To normalne? Zwycięzcy otrzymają pieniądze i holokarty. Więc wpadaj na Rilgar, by sprawdzić się w najlepszej imprezie sportowej galaktyki. I spróbować przeżyć. Wow, ocaliliśmy celebrytę. Chciałbym zobaczyć zawody. Da się coś załatwić? Powiedzmy, że trochę zachęcili. Powinniśmy wracać na statek.
mówisz, Clank? Dobra, tak zróbmy. Kliknijmy jeszcze na mapę, bo z tego co widzę, mamy jeszcze dwa miejsca, w których nie byliśmy. Pan Zurkon się nudzi. Hej! Wróć do obozu agenta. Dobra. I tutaj... mamy takie... Aha. Tu chyba jeszcze nie będziemy mogli wejść. Ratchet potrzebował magnebutów. Może znalazłby je na mgławicy G34. W porządku. A czy stąd uda nam się tam doskoczyć? W sumie... jakbyśmy poszli tutaj... Tak, to tutaj jest ewentualnie taka możliwość. Ale nie wydaje mi się, żebyśmy mogli stąd aż dolecieć tam. Przynajmniej nie tracąc życia. A też... nie widzę jakiejś innej drogi. Raczej tutaj potem nam się nie uda przejść. Nie, spadniemy. Chyba, że faktycznie po prostu... Chociaż nie, bo tutaj idziemy na górę. Chyba, że ewentualnie po prostu stąd będzie można się potem teleportować tutaj. No dobra, w takim razie wstrzymajmy się jeszcze. Pan Zurkon nie potrzebuje śrubek, płaci bólem. No na upartego mogłabym to przelecieć, ale straciłabym trochę życia. W tym miejscu. Chyba jest taki najkrótszy odcinek z tych skał do przesunięcia. No nie wiem, jak myślicie, próbować? Dobra, spróbujemy. Dobra, to się wytnie. Myślałam, że nie zabije nas od razu. Okej, dobra. Chyba jednak nie o to chodziło. Mamy 5 diamentów. Luknijmy, co tutaj możemy sobie... Czy możemy... O tak, możemy w pana Zurkona trochę przyinwestować. Więc tak zrobimy. Udało nam się odblokować ten element, który był taki tajemniczy, tak? Odblokowano tajemnicze ulepszenie, hiperboliczne celowniki. Ulepszone skanery pozwalają Zurkonom strzelać do celów z większej odległości. Więc fenomenalnie. No lepiej być nie mogło. A w tym momencie luknijmy sobie na cele, wszystkie są wykonane. Chodźmy do naszego pojazdu. Wybierzmy nową planetę. Skida już nie ma na Aridi. Nie mamy tam czego szukać. Tutaj są aż 2 złote gwiazdki jeszcze do zdobycia. 2 złote śrubki jeszcze do zdobycia. Mamy teraz... Przeniknięcie do tego kompleksu będzie wymagać zaawansowanego sprzętu. Znajdziemy go na Rilgar. 2 planety, które możemy zwiedzić. Jest to Rilgar. A może przetestujemy tę nową deskolotkę? Oraz Nebula G34. Przeniknięcie do tego kompleksu będzie tylko z tego co widzę, to znajdziemy go na Rilgar. Potrzebujemy tutaj intruzera. W kanałach Rilgar jest on A może przetestujemy tę nową deskolotkę? Możemy go znaleźć tak jakby w kanałach Rilgar, więc wybierzmy najpierw się na Rilgar.
okej. Mieszkańcy Blackwater City, jak zauważyliście, mamy drobny problem z ameboidami. Służby bezpieczeństwa w pocie czoła eksmitują stąd te stworzenia. Najpierw jednak muszą się wyspać, wykąpać, umyć zęby i dojechać na miejsce. A to trwa. Do czasu ich przybycia zawieszamy wyścig. Zostańcie w domach, dopóki nie zażegnamy kryzysu. Dziękuję. No dobrze, moi drodzy. Jesteśmy na planecie Lirgar. Myślę, że w tym momencie zakończymy nasz odcinek i w kolejnym zaczniemy zwiedzać całą planetę. Więc oczywiście, jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę oraz komentarz. Oraz zachęcam do subskrypcji kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Do zobaczenia, cześć!